Jackie Laurel stealing my heart. Claudine Wolfie make me hello the moon. You're a fire station, this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Szukałam cię, Deuce. Co tam? Muszę pożyczyć twój podręcznik do gryzologii. Swój zostawiłam. Nie mam go. A możesz sprawdzić? Tak, ale się spóźnię na to. Na co się spóźniłem? Narka? Co z Deuce'em? Zauważyłyście, że dziwnie się ostatnio zachowuje? Deuce? Tak! To pewnie nic takiego, ale wcześniej... O, cześć, Deuce! A więc Deuce był w naszych podszkolnych katakumbach z operetą. Ta śliska flądra. To niepodobne do Deuce'a. Nie ma dowodów. Jego szafka. Nie pozwolił mi do niej zajrzeć, ale na spektrę nic nie poradzi. I co tam widzisz? To mi wygląda na jakiś rodzaj bukietu, zaadresowany do mego potworka. O, dosyć tego! Leo, dokąd idziesz? Podzielić się z operetą swoimi przemyśleniami. Chcę, aby się wszyscy teraz o tym dowiedzieli. Opereta próbuje ukraść mi faceta. Ej, czy ja ciebie znam? Odczep się od Deuce'a. Stawiasz na nie tego skrzypka. Kimkolwiek Deuce jest, to jeśli z tobą chodzi, to wcale mu się nie dziwię, że woli mnie. Myślisz, że możesz mi go ukraść, bo oboje jesteście buntownikami i słuchacie tej samej durnej muzy? Powinna się przejrzeć w lustrze. A co to ma do rzeczy? Masz na twarzy pajączka. A moja muzyka jest najdoskonalsza! Jeszcze nikt mnie tak nie upokorzył! Ona naprawdę nie miała pojęcia, kim jest Deuce. A może to nieporozumienie? Musimy ją śledzić i przyłapać ich razem! O, co to za miejsce? To są katakumby Straszyceum. Na nich zbudowali szkołę. Cii, milczeć! A, Cleo, co ty tutaj robisz? Zaskoczony? Szukałyśmy tu na dole ciebie i twojej nowej dziewczyny operety, twego potworka. Mego co? O, nie, to nie jest tak. To trochę krępujące, ale to jest był mój potworek, Dymek. Był pierwszą istotą, którą kochałem i pierwszą, którą zniszczyłem. Dzisiaj jest rocznica. Byłem chłopcem i nie kontrolowałem jeszcze moich mocy, a biedny Dymek chciał się po prostu bawić. Czar powinien minąć w rocznicę, tylko nie wiem, w którą. A bukiet? Lwie paszczki, to był jego przysmak. Wybacz mi dziwne zachowanie. Przyjmuję przeprosiny. Miałam rację. A może powinnaś też przeprosić operetę? Prędzej podpalę sobie sama włosy. A poza tym nie ufam tej potworzycy.